Bardzo się boję wizyty u ginekologa i tamponów. Jak to jest z tym? Czy masturbacja jest zdrowa? Chłopaki czasami są za wolni, żeby coś zrozumieć. Jak mam się przygotować do pierwszego razu? Cześć, moja droga. Witam Cię na moim kanale. Ja jestem Eli i dzisiaj chciałabym zacząć nową rubrykę Girls Talk, w której pogadamy na przeróżne tematy, które martwią wszystkie dziewczyny i kobiety. Dla mnie jest bardzo ważne dzielić się swoim doświadczeniem, a ja wiem, że mnie ogląda bardzo dużo młodych dziewczyn. Chciałam zrobić tą rubrykę z racji, że jako dziecko, jako nastolatka miałam bardzo zimne relacje z mamą i często bałam się zapytać przeróżne pytania, które mnie martwiły, które mnie ciekawiły, ale się wstydziłam. Dlatego pomyślałam, że fajnie by było mieć takie miejsce. Ja osobiście bardzo bym chciała, żeby ja oglądnęłam kiedyś taki podobny filmik, bo będą dzisiaj naprawdę bardzo ciekawe pytania i bardzo ciekawe odpowiedzi. Ostatnio na story poprosiłam wam zadać mi pytania, które boicie się zadać swojej mamie. Dostałam masę ciekawych zapytań i w sumie większość z nich też chciałam zadać mojej mamie, ale no wstydziłam się po prostu, jak powiedziałam wcześniej. Dlatego będziemy zaczynać nasz taki girl talk. Mam nadzieję, że wam się spodoba i nie zapominajcie stawiać łapkę w górę i subskrypcję tego kanału. A my lecimy z pierwszym pytaniem. Zaczniemy od takich bardziej prostszych pytań, które chyba martwi każda kobieta, jak i nastolatkę, tak i nawet 40-latkę. Z tego co wiem, czasami mnie też to martwiło wcześniej. Jak się nie zakochiwać, albo skąd wiedzieć, czy osoba, która mi się podoba, nie będzie się mną bawić? Trudne pytanie, ale odpowiedź jest prosta. Patrzeć od razu na intencje i na zachowanie osoby, partnera, chłopaka wobec ciebie. Czy on naprawdę się przejawia w ten sposób, że jest zaangażowany, że chce spędzać z tobą czas? To z wiekiem przychodzi, że widzisz już, czy to będzie okej, coś okej, czy nie. Chociaż i mi się zdarzało w dorosłym wieku potknąć się. Niestety, to tylko można sprawdzić czasem. I myślę, że jeżeli serce czuje coś, to trzeba dać szansę, ale trzeba być ostrożny. Jeśli się wahasz, po prostu usiądź w ciszy i zadaj sobie pytanie, czy warto być z tą osobą i pierwsze, co przyjdzie ci do głowy, to będzie prawda. Nie słuchaj mózgu, słuchaj intuicji. Kolejne pytanie brzmi następująco. Jak się czujesz przed okresem? U każdego to różnie, u każdej kobiety to jest różnie. Niektórzy mają więcej siły, niektórzy, ale większość mi się wydaje, że po prostu taka leży i nie chce się nic. W dzień okresu w ogóle to już po prostu net. Ale przed okresem jakoś bardziej jest się nerwowym, chce się dużo jeść. Słodkiego najbardziej. Chcesz kogoś wkurzyć. Każdy wkurza ciebie. Większość tak ma, ale wiem, z tego co wiem, to jest nie do końca okej, jeżeli to się nie przejawia w tak bardzo jakby ostro, to jest git. Ale zawsze trzeba dbać o swoje hormony, żeby jak najbardziej stabilnie się czuć. Ale my kobiety jesteśmy tacy, taki nasz organizm, mamy cykle i żyjemy według tych cyklów, owulacje, okresy i tak dalej. Zawsze się zachowujemy różnie. Nie można w sumie tego ogólnić jakoś dla wszystkich, ale coś mi się wydaje, coś podobnie, tak jak powiedziałam. No i co? Lecimy dalej. Hej, oglądam Cię od 3 lat, bardzo mi miło. Bardzo się boję wizyty u ginekologa i tamponów. Jak to jest z tym? Matko jedyno, jak ja się bałam tego ginekologa, jak byłam młodsza. Po prostu nie wyobrażałam sobie
dlaczego, dlaczego mam przychodzić te męki, że ktoś mi zagląda tam, ale mama mnie tam zabrała na siłę, bo trzeba już było kontrolować się. Jestem jakby, wiecie, dorastającą kobietą, to mówiłam mi, że to potrzebne, wzięła mnie i nie było tak źle, powiem wam. Chociaż po prostu to bardziej na tle psychicznym jakoś oddziałuje, że ktoś w twoją przestrzeń osobistą będzie aż tak po prostu wtargał się. I to po prostu trzeba przejść. Jeden raz, drugi będzie dobrze. Odnośnie tamponów, ja do tego roku w ogóle... Znaczy kiedyś próbowałam, ale mi się strasznie nie podobało. Bardzo czułam to, że coś jest w środku mnie i to było ohydne. Ale w tym roku w sumie przekonałam się i czasami też korzystam. Także to jest tylko, trzeba sugerować się swoimi również uczuciami, jak twoje ciało reaguje na to. Ale również też słyszałam, że tampony są bardziej jakoś niebezpieczne odnośnie infekcji i tak dalej. Trzeba dbać o higienę i wtedy będzie wszystko super. Kolejne pytanie, jak mam się przygotować do pierwszego razu? Moja krótka historia, jeśli chcecie odcinek o tym dłuższy. Mój pierwszy raz był z moim chłopakiem, z którym, z moją pierwszą miłością. Ale to nie było mega super doświadczeniem i radzę po prostu poczekać, aż ty poczujesz się z osobą na tyle komfortowo, że po prostu no oddasz się w te ręce tego faceta i będzie dobrze. I będzie po prostu, no, nie będzie żadnych, wiecie, o, ja się wstydzę, czy coś tam. Gdy na tyle zaufasz drugiej osobie, wtedy można robić już... Robić, jak tak mówię, jakbym się sama wstydziła tego, po prostu uprawiać seks. Trzeba, no, trzeba wyczuć ten moment i odpowiednią osobę. Bardzo proszę was, dziewczyny, jeżeli chłopak naciska na to, że o, musi już mu się chce, nie, po prostu nie. Ty nie musisz, ty nic nie musisz, kobieto. Dziewczyno, nic nie musisz, naprawdę. Tylko swoje uczucia, żeby nic nie zrobić swojej psychice po prostu. Bo to bardzo krzywdzi, jeżeli to było na siłę i wymuszone, ten seks pierwszy. Tym bardziej, nawet każdy, w ogóle każdy seks ma być ze twojej zgody, ty masz tego chcieć, a nie z przymusu, bo to mocno oddziałuje na psychikę. Później wydać dużo na psychiatrę albo psychologa, żeby to wyleczyć po prostu. A odnośnie tego, żeby się przygotować, no wiesz, sama. Tam się, jeżeli czujesz, że musisz się ogolić, to się ogól. Po prostu, nie wiem, wysmaruj się najlepszymi swoimi masełkami, olejkami, skrabami, nie wiem, czym po prostu, żebyś sama się czuła taka po prostu kobieta. Zrób wszystko, co przypomina ci, że jesteś kobietą, nie wiem, wcześniej tam pośpiewaj, zatańcz przed tym spotkaniem, przed, jeżeli wiesz, że tam już dzisiaj coś będzie. Po prostu twój stan jest najważniejszy w ten dzień, w ten moment. I ważne, żebyś się czuła komfortowo ze sobą i z drugą osobą. Teraz pytania bardziej luźne. Jak się mam poczuć pewnie przy pocałunku? Jak dobrze się całować? Praktyka czyni mistrza. Tyle mogę powiedzieć na ten temat. Myślę, że poradzisz sobie, Jezus. Choć wiem, że są osoby, które nie potrafią się całować i robią to okropnie. Znowu to przeważnie są faceci. A sami tu jesteśmy z wami, dziewczyny, możemy tu obgadywać ich. W komentarzach możecie pisać, co wy przeżyliście, czy mieliście takie cringe'owe sytuacje odnośnie pocałunków. Napiszcie mi obowiązkowo albo na Instagrama w DM-y, albo w komentarzach, jeśli się nie boicie.
Będzie mi miło, ja bardzo z radością poczytam wasze historie. Na pewno to będzie ciekawe. Jak zacząć akceptować siebie i swoje ciało? Po prostu zaprzyjaźnić się trzeba z samym sobą. Być sobie przyjacielem najlepszym. Po prostu nikt nie jest ważniejszy ode mnie. Ja jestem swoim najlepszym przyjacielem. Ja robię wszystko, żeby zadbać o siebie. Po prostu zachowuj się wobec siebie tak, jakbyś chciała, żeby zachowywał się wobec ciebie twój partner albo ludzie dookoła. Chcę, żeby mówili tobie komplimenty. Mów sobie komplimenty. Oczywiście wysiłek fizyczny. Sama nienawidziłam go przez całe życie. Ostatnio pokochałam to. Są różne fazy w życiu. Wiem, czasami się nie chce, czasami ma się gorszy okres. Ale moja droga, trzeba dbać o siebie, trzeba dbać o swoją sylwetkę, trzeba dbać o swoją postawę. Jeżeli się czujesz w swoim ciele dobrze, to będziesz akceptował siebie. Na mentalnym poziomie robić medytację, po prostu przepracowywać różne swoje myśli, łapać siebie na tych myślach, kiedy wstajesz i myślisz, o nie, znowu to odbicie w lustrze, Jezus Maria, kto to? Dlaczego tak wyglądam? Wtedy idziesz i robisz wszystko, co lubisz, żeby tylko naprawić swój humor. Bo bardzo dużo zależy od tego, jak dobry masz stan. I jak dobry masz humor. Jeżeli masz mega zarąbisty humor, to chce się żyć, chce się ćwiczyć i po prostu już uwielbiasz swoje odbicie w lustrze, taki jaki jest. Wiesz, że kurde, ja tutaj jestem, ja żyję swoje piękne życie i moje ciało coś ważnego i to jest część mnie. Ja tego nie zmienię, ale mogę udoskonalić to. Zawsze to mogę udoskonalać i nie przez operacje plastyczne. Naprawdę, na twój wygląd i stan wpływa wysiłek fizyczny i spokojny umysł. Dlatego polecam medytację. I ja wkrótce również zrobię medytację odnośnie akceptacji siebie, swojego ciała. Śledźcie na Instagramie. Będę dodawać tam link. I mam nadzieję, że wielu osobom to pomoże, bo wiem, jaki z tym jest problem i to nie jest tak, że można jeden raz pokochać siebie i już na zawsze. Niestety, miłość jest taka, że dzisiaj kochasz siebie, jutro nienawidzisz, ale można wypracować pełne rytuały swoje, które naprawiają ten stan. I tyle. Bardzo ciekawe pytanie kolejne. Czy masturbacja jest zdrowa? Oczywiście, że tak. Bo dlaczego? Podczas orgazmu każdy człowiek, czy to facet, czy kobieta, czuje luz. Mega luz. I endorfiny, hormony, wszystkie najlepsze, które pomagają ci tworzyć swoje życie, uwalniają się. Masturbacja jest super. Seks też jest mega super, jeżeli z odpowiednią osobą. To jest bardzo ważne. Będę o tym wam przypominać. Zabawki też są mega. Polecam, jeżeli nie masz chłopaka, a potrzebujesz tego, polecam zakupić zabawkę. Oczywiście ogólnie polecam, a w sumie będzie kolejne pytanie, także przejdę do niego. Jaki jest najlepszy, żeby zacząć odkrywać swoją seksualność? A na przykład masturbacja dotyk erotyczny z drugą osobą. Myślę, że 16-15 lat. Myślę, że jest ok. Ja na przykład pierwszy raz miałam 16 lat. I dla mnie to już było super. Mój mózg już był na to gotowy. Każdy słyszał porno. Wiem, że ktoś z was to oglądał nawet. Ale myślę, że takie już coś ze swoim ciałem robić. Uświadamiać, oczywiście, czytać o tym i tak dalej. Warto
jak najwcześniej, żeby zapobiec różnym rzeczom niechcianym w twoim życiu, jak choroby i takie różne rzeczy. Myślę, że to jest odpowiedni wiek. 16 lat. Kolejne pytanie jest bardzo ważne i bardzo, bardzo chciałabym, żeby każdy z was posłuchał uważnie. Co zrobić, żeby poczuć się lepiej i wyjść z używek? To jest naprawdę ciężki temat dla mnie również. Ja dużo w życiu przeżyłam rzeczy. Dużo mam doświadczenia i trzeba patrzeć, dlaczego to się dzieje z tobą, dlaczego bierzesz te używki, czy to wpływa twoje otoczenie, czy coś się dzieje w twojej głowie psychicznie niedobrego. Trzeba znaleźć korzenie tego problemu i walczyć i próbować przekształcać ten problem na swoją lekcję i dojść do porozumienia ze sobą. Jeżeli wpływa na ciebie otoczenie i czujesz się taka przytłoczona, to po prostu błędne koło się zapada, bo używki powodują coraz gorszy humor, coraz gorsze samopoczucie. Po prostu myślę, że trzeba znaleźć odpowiednich ludzi i znaleźć odpowiednie zajęcie dla siebie, które pomogą ci wyjść z tego. Twórczość bardzo pomaga wyjść z używek. Sport bardzo pomaga. Przekształcać złe nawyki na dobre. Wiem, że to jest bardzo ciężkie. Ja o tym wiem doskonale. Po prostu trzeba zacząć mocno pracować nad sobą i swoją głową. Czytać o samorozwoju, o duchowości bardzo. Bardzo proszę, czytaj o duchowości. To pomoże ci zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego coś to się stało, dlaczego w ogóle jesteś w tym etapie swojego życia. Dlaczego przybiegłaś do takich narzędzi, żeby się wyluzować. Bo używki, papierosy, alkohol, narkotyki to stworzone są po jedno, żeby wyluzować mózg. Bo ludzie nie potrafią luzować swój mózg w normalny sposób. Więc stworzyli inni ludzie dla nich takie niestety źle wpływające rzeczy na mózg, na zdrowie, jak używki. Napisz sobie, jakie ruchy chcesz zrobić. Ale bardzo polecam medytację i duchowość. I jedną książkę, która bardzo, bardzo prosto wyjaśnia, dlaczego są używki. Bardzo ciężko jest napisane może, ale bardzo prosto wyjaśnia, dlaczego ludzie używają używek i może to otworzy ci oczy. Tutaj dodam tytuł, nie pamiętam, jak się nazywa po polsku. Ta książka mi mocno otworzyła oczy na cały świat i mam nadzieję, że pomoże to osobom, którzy cierpią na złe nawyki. Trzymajcie się, jesteśmy z wami. Ja jestem z wami, wspieram was. Wiem, że to jest ciężka droga, ale wyjdziecie z tego i na pewno uda wam się poczuć lepiej. Jak powiedzieć chłopakowi, że chcę z nim być? Moja droga, kochana, dziewczyno moja. Po co? Po co? Po co ty masz mu mówić? On co, nie ma języka czy co? Nie, ja uważam, że to jest bardzo ważna kwestia i tak bardzo sprawdzona, że nigdy nie rób pierwszych kroków do chłopaka. Nigdy. Nie. Możesz sobie tam z nim już później pisać, dzwonić do niego, jak jesteście już w relacji. Ale to chłop ma zawalczyć o twoje serduszko, bo inaczej to będzie, no, taki sobie związek. Będziecie, 50 na 50, ja do niego piszę, on do mnie pisze. Nie. Nie. I już jak już tam się zaczyna coś, to okej. Ale słuchaj, no jak widzisz, że nie ma zainteresowania tobą takiego mocnego, że będzie o ciebie się troszczył, da ci wszystko co najlepsze od ciebie, nie warto. Nie warto mówić mu: o kochanie, chcę być z tobą. No.
zapominamy o tym. My tak nie robimy. My jesteśmy girl, just girl, okej? Okay? I zapominamy o tych wszystkich pierwszych krokach z naszej strony. Czekamy, aż sam nam zaproponuje, żeby się spotykać, żeby zaczął się związek, tak? Z bukietem róż, z jakiejś, nie wiem, z Biedronki przynajmniej, jeżeli jest młody. Rozumiem, że młodzi nie mają dużo kasy, ale 10 zł na bukiet się znajdzie, co nie? Czekoladka jakaś, nie wiem. Przynajmniej tyle, co nie? I wtedy jeszcze się zastanawiamy, mówimy, poczekaj się chwileczkę zastanowię, czy warto w ogóle, a później odpowiadam tak, chcę być z tobą. Nie ma co, no, po prostu nie ma co. I ja nawet nie będę się doradzała, jak powiedzieć o tym, bo ja przeszłam to. Kochane, ja to przeszłam. Mówiłam chłopakom, że ja chcę być z nimi, że ja ich kocham. Ja się bardzo często zakochiwałam w ogóle w różnych chłopakach. Miałam taki charakter, że po prostu jak ktoś był dla mnie dobry i miły i coś tam dla mnie trochę zrobił, to ja po prostu już tak... Oh my god. Oh, my crush. To nie działa. Jeżeli ty chcesz z nim być, a on z tobą nie, to nie. A jeżeli ty chcesz z nim być bardzo, on z tobą tak... Może chce, może nie. No, chyba chce, to nie. Nie warto. Nie warto sobie tracić czas. Lepiej idź, poczytaj książkę, pobiegaj, nie wiem, jakoś zajmij się sobą. Wtedy jak zajmujesz się sobą, to przychodzi odpowiedni facet. Kolejne pytanie. Jak się pogodzić z zerwaniem przyjaźni z toksyczną przyjaciółką? Kochana, cieszyć się życiem. Po prostu to jest najlepszy dzień w twoim życiu. Naprawdę. Wiem, że na pewno spędziliście dużo pięknych chwil ze sobą. Na pewno było super, macie dużo wspomnień. Ale jeżeli przychodzi moment i ty jesteś bardzo świadoma swojego życia, swojego otoczenia, że decydujesz się zerwać przyjaźń z toksyczną przyjaciółką, jesteś mega. Jesteś top, kochana. Jesteś po prostu super. Jak to przeżyć? Po prostu cieszyć się, no. Cieszyć się z tego, jaka jesteś mądra. I podziękować tej osobie, że za wszystkie lekcje, za wszystkie wspomnienia, chwile, momenty i iść dalej. Naprawdę, będziesz miała dużo przyjaciół w moim życiu jeszcze. Jeżeli będziesz iść w tej drodze życiowej z otwartym sercem, będziesz oddawać od siebie wszystko, co najlepsze, będziesz świecić innym, to oczywiście, że będziesz miał innych przyjaciół, którzy również będą dla ciebie czymś pozytywnym i będą dawać ci dużo radości i uśmiechu. Zamiast toksyczności. Oczywiście. Także ciesz się, po prostu musisz po prostu coś zrozumieć u siebie tutaj. I iść z otwartym sercem. Na tej drodze pięknej życia. Mam dzisiaj taki dobry humor, Jezus Maria. I też ciekawe kolejne pytanie. Dlaczego uprawianie seksu sprawia osobom dorosłym przyjemność? Już chyba odpowiedziałam na to pytanie. To jest to samo, co z masturbacją. Po prostu... Sam ogólnie... Jeżeli uprawiasz seks z osobą, którą kochasz, to jest nawet coś więcej niż sam orgazm, bo orgazm można jej samemu sobie zrobić. Kurczę, no. To jest takie połączenie dusz. Jeżeli naprawdę dwie osoby się kochają, uprawiają seks, to jest coś... Nie jest do opisania. To jest po prostu przejaw tej miłości na poziomie fizycznym. I to jest coś... Wiecie, to jest właśnie taki stan... No po prostu nie do opisania. Za rok wyprowadzam się z domu, ale czuję wewnętrzny strach życia dorosłości. Jak poradzić sobie? Moje kochane, ja się wyprowadziłam z domu, jak miałam 16 lat, od rodziców do Polski, 1500 kilometrów.
I czułam się z tym fajnie. Ja naprawdę, naprawdę, słuchajcie, tak marzyłam uciec z mojego domu jak najdalej, jak najszybciej. Jak skończyłam gimnazjum, to po prostu powiedziałam rodzicom papa. No, znaczy, nie, oczywiście tak nie powiedziałam. Oni mi zaproponowali pojechać do Polski, bo wiedzieli, czego ja chcę i mnie w tym wspierali. To jest coś pięknego, żyć samemu. Bardziej szybciej uczy się odpowiedzialności, a żeby żyć szczęśliwie dorosłemu, jedyne, co trzeba się nauczyć, to brać odpowiedzialność po prostu za wszystko, co się dzieje wokół ciebie, na co wpływasz ty. To tyle. Więc to ciekawy etap, to bardzo ciekawy etap twojego życia. Na pewno będzie dużo do rozmyślenia, do przekminiania, ale to będzie wesoło, ciekawie. Nikt jeszcze nie płakał, że wyjechał od rodziców. Myślę, że jesteś na tyle taka kobita, że poradzisz sobie z tym dorosłym życiem. Jak golić się tam na dole? Co ile trzeba się golić tam na dole? Jezu, ja używam ostatnio zaczęłam używać maszynki. Zaraz wam tutaj też dam obrazek, której jest po prostu perfekt. Jest mega, nie ma po tym krostek tego podrażnienia. Używajcie, nie golcie się nigdy na sucho, oczywiście nigdy w życiu. Jakieś pianka do golenia, czy tam przynajmniej żel. I po zaleca się również takiego olejku odżywczego na zonę bikini. No i tyle. Są różne też rzeczy, które można zastąpić goleniem. Na przykład ja ostatnio byłam na depilacji woskiem, czy tam pastą cukrową. Boli, ale warto. Przez miesiąc nie myślisz o tym, bo jeżeli golisz się zwykłą golarką, to co 5 dni trzeba? Zależy, jak często się golisz. Im częściej się golisz, tym będą te włoski szybciej rosły. Także no 5-7 dni nawet w sumie jakoś tak. U każdego to różnie. Ale bardzo polecam. Też są depilacje laserowe. Jeszcze nie próbowałam, ale chcę też skorzystać, bo to jest taka męka cały czas się golić. Ja tego tak nie lubię. A trzeba. Bo ja nienawidzę włosów na swoim ciele. Jakby akceptuję je. Mam na włosach, na rękach włoski, których praktycznie nie widać. Je nie ruszam. Mi się podobają. Ale te na nóżkach i tak dalej, to po prostu nie lubię. Nie lubię, jak to wygląda estetycznie. Ale też nie przejmujcie się w ogóle włosami swoimi. Jeżeli nie chcę wam się golić, to nie gulcie się i macie innych zdanie, wiecie sami gdzie. Kolejne pytanie. Co zrobić, gdy chłopak nie rozumie słowa nie? Wyjść stamtąd, gdzie jest ten chłopak. Jeżeli to tam dochodzi do jakichś, że on się gdzieś dotyka, gdzie nie chcesz, to zgłaszać to, kurde, komuś, nie wiem, szkole, rodzicom, na policję, nie wiem. To po prostu nie można tak zostawiać. Zawsze trzeba takie rzeczy zgłaszać, jeżeli chodzi o jakieś seksualne czyny w twoją stronę. To zawsze trzeba to zgłaszać. A jeżeli po prostu odnośnie czegoś prostszego nie rozumie słowa nie, no chłopaki czasami są za wolni, żeby coś zrozumieć. Ale już tak już nie ma sił to cierpieć, to po prostu zostaw tego chłopaka. No nie warto, nie warto. Nie kosztuje to ile twoich klateczek, twoich nerwów. Ja takich od razu mówiłam papa, do widzenia, nara i już nie miałam z nimi kontaktu i się cieszę z tego, bo naprawdę miałam dużo chłopaków w swoim życiu, że tak powiem, z którymi
pisałam i tak dalej. I tak dalej, nic tam. Sama się zakopuję, Eli. Po prostu z dużą ilością chłopaków pisałam i podkochiwałam się w nich. I wiecie, i coś tam próbowałam, żeby z nimi być, bo potrzebowałam atencji dużo. Dobrze, że teraz mam was i nie potrzebuję tego. Moi drodzy, dziękuję, że jesteście. Zaspokajacie moje potrzeby. No, więc ja bym w ogóle sobie odpuściła takiego chłopa i pożegnała się z nim. I ostatnie pytanie, bardzo ważne też. Bardzo, bardzo mnie... Ciężko o tym mówić, ale to jest ważny temat. Jak przestać się samookaleczać, co robić w zamian? To samo, co z używkami. I pokochaj swoje ciało, pokochaj siebie, zrób wszystko, co powiedziałam odnośnie pokochania siebie. Musisz przejawiać miłość do siebie, żeby przestać to robić. Musisz być swoim najlepszym przyjacielem i osobą, która siebie ratuje. Nikt inny cię nie uratuje, niestety. Takie życie. Ty jesteś ze sobą przez całe życie i musisz pogodzić się z tym. I musisz odnaleźć w sobie siły, żeby wyjść z tego stanu. To jest coś okropnego. Mamy takie czasy, że niestety coraz więcej osób to robi. Znajdź oczywiście powód, dla którego, od czego się to zaczęło. Spróbuj terapii, jeżeli masz taką możliwość. Pogadaj z psychologiem. Nic złego w tym nie ma. Kochani, trzeba gadać z ludźmi. Trzeba gadać, po prostu mówić. Mówić o swoich problemach, mówić o swoich uczuciach. Próbuj sobie przypomnieć momenty, kiedy nie mogłeś się ruszyć i po prostu te emocje, nie wiedziałeś, jakie emocje odczuwasz. Również polecam ci duchowość. Mam nadzieję, że uda ci się tego wyjść i, jak mówię, polecam bardzo psychologa. A jeżeli są tu osoby, które ukończyły 16 lat i szukają siebie, nie mogą odnaleźć, nie rozumieją, jak sobie w życiu poradzić, nie rozumieją siebie, to ja zapraszam was na moją konsultację z Macierzy Losu, tylko dla osób, które ukończyły 16 lat. Link, gdzie można się zapisać, będzie w opisie. Robi się to przez Instagrama, przez konkretny profil. I bardzo czekam na was. Mam nadzieję, że spodobało wam się dzisiaj ze mną trochę takie pogaduszki kobiece. Jeżeli będzie tu jakieś wyświetlenie to zbierze, to będę kontynuować tą rubrykę. Bo napisałam już 6 pomysłów na różne odcinki, o czym chciałabym z wami pogadać, typu trądzik, kompleksy i tak dalej, bo też mam dużo doświadczenia z tym i chciałabym dzielić się nim z wami. Życzę wam miłego dnia, wieczoru. Po prostu kocham was, dziękuję, że jesteście. Jesteście piękne kobiety, pamiętajcie o tym. Żegnamy się z wami. Pa, widzimy się już wkrótce w nowych odcinkach.